Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek DDS2. No i stała się kolejna rzecz niefajna. Zajumali, zrobili nalot, słuchajcie, tutaj na naszą wytwórnię, hodowlę gandzi i 8 kilo poszło się walić. Plus do tego mak i inne rzeczy. Także super i zaczyna mnie to już powoli irytować. Zastanawiam się, czy przypadkiem ja się nie przeniosę z powrotem tutaj z produkcją. W sumie wszystkiego. Ale proszę Państwa, chciałbym Państwu pokazać jedną bardzo przydatną rzecz, jaką udało mi się w Google'ach znaleźć. Jest to interaktywna mapa, która naprawdę ułatwia życie. Ktoś wykonał kawał dobrej roboty, aczkolwiek nie wszystko się tutaj zgadza, natomiast mamy mapę do Drug Dealer Simulator 2, gdzie tak na dobrą sprawę tutaj widzimy jakiegoś bohatera, Kylert 15. Zrobione jest to na zasadzie zrzutu ekranu prawdopodobnie, jeżeli chodzi o mapę, albo może jakoś jeszcze inaczej. Natomiast rzecz jest tego typu, że tutaj mamy rozwijaną listę, możemy sobie zaznaczyć show all i wszystko nam tam będzie pokazywało. Możemy sobie oczywiście również ogarnąć temat po kolei, jakieś general stores, gdzie będziemy mieli informacji, minimarket, farmacji, prawda, tego typu rzeczy, możemy to sobie filtrować, bo jeżeli to zakryjemy, to i tak gdzieś tam, jak powiedzmy właśnie, gdzieś tam się znajdziemy na tym, to się wyświetli notatka, ale żeby był porządek, to można w ten sposób. No i co jeszcze? Możemy, powiedzmy, to jest dosyć przydatne, aczkolwiek też nie do końca zostało to jeszcze zrobione, ponieważ brakuje tutaj tej części wyspy La Conita Sangrienta i tutaj Dueña del Mar. Natomiast widzimy na pozostałych po najechaniu, co możemy sprzedawać, a czego tak nie do końca. Czyli tutaj na małej wyspie widzimy, że schodzi marihuana i amfetamina, tak? Natomiast dalej archipelag, no to już mamy Marysię, Amfę i Metę. Widzimy też granice tutaj tych wysp, co jest dla mnie dosyć przydatne, bo przy okazji dowiedziałem się, że ta nasza chatka tutaj, no ona podlega pod Zatokę Słowian. Tu na Callejon mamy, słuchajcie, już możliwość dystrybucji Marysi, Amfymety oraz Opium. W dżungli nie schodzi kokaina, schodzą pozostałe rzeczy. Zatoka Słowian dokładnie tak samo. Jeżeli chodzi o kwestię Paraiso Peninsular, to ciekawostką jest to, że tu meta i opium nie schodzi rzekomo, natomiast koka, amfa oraz marysia jak najbardziej tak. No tak jak wspomniałem tutaj, jeżeli mowa o Dueña del Mar i tutaj La Conita Sangrienta, to nie jest jeszcze zrobione, natomiast może będzie. Wulkan też nie, natomiast tutaj Bahia de Oro widzimy, co schodzi praktycznie wszystko oprócz opium. No i tutaj w centrum Bahia de Oro nie schodzi meta oraz opium, natomiast reszta tak, czyli Marysia, Amfa oraz Koka. Tak to wygląda. Linka postaram się podrzucić w opisie tego filmu. No i co? No i my przechodzimy dalej do naszych zmagań, bo powiem szczerze, już mam naprawdę podziurki w nosie tych nalotów. Potrzebuję, proszę Państwa, jakimś cudem zaopatrzyć się gdziekolwiek w paliwo, natomiast raczej wątpię, żebym tutaj kupił. Próba nie strzelba, jak to mówią, ale no, tak myślałem. Ale gdzieś tutaj paliwo muszę dorwać z uwagi na fakt, iż po prostu mi zabrakło. Trzeba było pouciekać troszeczkę. No i teraz rzecz jest tego typu, że ciężko będzie go dorwać. Ale wydaje mi się, że mogę jakkolwiek gdzieś to kupić. Jak nie, no to po prostu udam się
udam się tu z buta. To też nie będzie stanowiło problemu, ale spróbuję u Travelera, może tutaj. Synu... A, liście koki, dasz radę pomóc? No, zobaczmy ile... Muszę zbadać temat. Mhm. 500 tysięcy. No to nie. No właśnie, na archipelagu już brakuje towaru. Niestety. Ja potrzebuję w takim wypadku dostać się do mistrzunia od paliwka, żeby auto sprowadzić. Bo niestety nie ruszy się z miejsca. No i takie oto chocki klocki. To trochę potrwa. Dobra, słuchajcie, zapakowałem sole, amfy. Chciałbym dostać się tutaj. Mam nadzieję, że mnie tam nie przydybie patrol żaden. Ponieważ chciałbym zobaczyć, jak mi się będzie pracowało w tym właśnie laboratorium terenowym, nie? Prawdopodobnie jeszcze dużo, dużo czego ty, ziomku, chcesz tutaj? Amfunie, trzymaj. Prawdopodobnie trochę się tam nabiegam, nie? No bo to z tego względu właśnie, żeby nie biegać, to zrezygnowałem z korzystania z tego laboratorium. No ale jeżeli mają mnie najeżdżać non-stop, to może w tym laboratorium będę bardziej bezpieczny. A przynajmniej towar, nie? To tutaj chodzi, żeby no, nie podpierdzielali towaru, no bo to przecież kupę czasu po pierwsze trwa jego wytworzenie. A druga rzecz, no to jednak, nie oszukujmy się, kosztuje to kasę. No, dlaczego nie chcesz wleźć? Eś ty. Dobra. O. No, schyl się. No i dobrze. Tutaj widoczność praktycznie żadna, bezpieczeństwo maksymalne, komfort żaden, bieżącej wody nie ma, linii telefonicznej nie ma. Ale jest kupa wody, tak? No, mamy też tutaj pastę kokainową. Ja rozpakuję te sole. 423 kilo, jeżeli mowa o kwestiach związanych z... No, z zapasem tutaj miejsca, tak? No i teraz ja bym może, słuchajcie, czekajcie, bo tutaj mogę co tworzyć? Ach, no tu by można było tworzyć, załóżmy tutaj 200, ale to będzie wolno i 10% będziemy mieli straty na tym. Metamfetamina, czyli amfy nie stworzę. No dobra, to byśmy potrzebowali trochę sprzętu. Ja sobie tutaj nabędę takie oto cudo. Tak, każdy sprzęt, teraz się skupiłem nad tym, każdy sprzęt postawiony zwiększa widoczność, czyli jak ja naciapciałem tego królestwa, za przeproszeniem, tam tyle, to nie ma się już czemu dziwić, że oni mnie tam wyczaili. 20... Trzeba po prostu, no nie można tworzyć tak wielkiego laboratorium, nie? Jak żeśmy tam stworzyli. Czyli tak to by wyglądało mniej więcej. No okej. Dobrze, jeżeli chodzi o kokę, cóż począć? Stwórzmy na tym. 47 minut. Także tak to wygląda. No dobra, niech i tak będzie. Czyli tak. Proces może wyglądać następująco. W takiej kryjówce, bo tam mamy bieżącą wodę, możemy przygotowywać półprodukty. Po czym pakować je i przenosić tutaj i wytwarzać produkt końcowy. Z tą widocznością, jaką tutaj mamy, czyli praktycznie żadną, to mogłoby się to udać. Warunek? Nie rozwijać tego miejsca. Czyli nie dodawać nowych rzeczy. Tutaj możemy produkować kokę, metę
i amfę w tych dwóch maszynach. No, może i opium nawet by się dało, bo... Tylko, no właśnie. Taki jest właśnie warunek. Jeśli chodzi o kwestie jakby hodowlane, to zobaczmy, czy ja tutaj mógłbym przykładowo postawić jakieś donice. Aha, ale donice to ja w getto sklepie mogę kupić, ja tutaj nie kupię donic. No to trochę niedobrze. Zapisać postęp można, to jest jako kryjówka traktowane, więc okej. Okay. No to w takim wypadeczku, czekajcie, bo ja stąd to mam problem z wyjściem, no właśnie, no to nie wiem, nigdy nie pamiętam w którym kierunku. Czyli tędy tutaj muszę. Oj, albo i nie. Tutaj, no dobrze. Jest to blisko Dueño del Mar. Więc już mniej więcej nauczyłem się, jak tutaj przychodzić i jak wychodzić. Więc tyle tylko, że ta droga jest do pokonania. I tak jak teraz, to nie stanowi problemu, drodzy Państwo. Tak jak jestem przeciążony, to już znacznie utrudnia sprawę. Czyli już się sprawa wyrypała. Czyli generalnie rzecz ujmując, to chodzi o ilość sprzętu, jaki zastosowałem w kryjówkach. A widzicie... No trudno. No, śmieci się piętrzą. Aha, szanowni Państwo, chciałbym jeszcze poinformować Państwa o jednej dosyć istotnej, myślę, kwestii, a mianowicie sprzedałem domek w Zatoce Słowian. Ten, który tam żeśmy mieli na palach, tam była widoczność masakrycznie wielka, więc nie było sensu tego utrzymywać. Natomiast co z kolejną, z kolejnymi miejscami? No cóż, trzeba się będzie nad tym poważnie zastanowić. Jak na razie, to musimy zadbać o produkcję, tak? Musimy koniecznie zadbać o produkcję. No, czyli reasumując, jeżeli powiedzmy... Chodź tutaj. Mamy tę stratę 10% na stołach i o tym wiemy, tak? Tutaj da się 180, tam były 200, tak? Czy ile? Ciekawe. No nie pamiętam tego. No ale dobra. Ja się stąd pakuję. Ale jeżeli mowa o towarze, nie będę tutaj towaru trzymał. Jest mi szkoda po prostu tak tracić co chwila, jak tylko załapię status do obserwacji, no więc najlepiej się stąd zabrać. Zapakuj i weź. Gdzie będę trzymał? Myślę, że na razie tam w tej kryjówce kokainowej. Natomiast jeżeli chodzi tutaj jeszcze o kwestie związane z innymi rzeczami, to ja tu muszę posprzedawać te rzeczy. Na koncie mam 890 tysięcy. To oczywiście rośnie. No i w rezultacie jeszcze pozostaje kwestia związana z uprawami. Gdzieś by te uprawy trzeba było ulokować. Jak się okazuje, to zbyt duża ilość sprzętu spowodowała również zwiększenie drastyczne widoczności naszej chatki na archipelagu. No a skoro tak, to ja bym, proszę Państwa, tutaj skoczył. Zabrał kilka donic. Trochę nawozu. Trochę... A, woda już jest. I spróbował to postawić też w tej kryjówce kokainowej. Tylko, że to też może zwiększyć widoczność. Także tak źle i tak niedobrze. Nie wiadomo, co tutaj z tym fantem zrobić. Natomiast jeżeli byśmy sobie popatrzyli... No to ona jest w pełni widoczna.
że tak powiem. Znaczy, to, co tutaj nam stoi, raczej nie powinno mieć wpływu za bardzo właśnie na widoczność, ale to możemy sobie przetestować, nie? Teraz dalej. No, stół chomika by się też przydał. No i mam te łaźnie laboratoryjne, no i, no i widzicie, to też mogło spowodować taki, a nie inny stan rzeczy. Technik. Ja myślę, że ja ten stół zabiorę stąd. Dalej. Skrzynka na sadzonki. Ja na razie stąd to zabieram, tak? I teraz 140 gram nawozu. No, ja bym chętnie zapakował nasiona maku, bo to będzie mi potrzebne. Natomiast jeśli mowa o nawozie, nawóz mogę się zaopatrzyć gdzie indziej. Tymczasem wróćmy sobie może tutaj. A, jeszcze moment, ja zapiszę tutaj, bo ja będę parkował tam przed tym komisariatem milicji nieszczęsnym. I to może być uciążliwe. Aha, jeszcze bym zabrał może za dwie suszary. Jeszcze raz zapiszę. Wolę dmuchać na zimno, proszę państwa, bo to naprawdę. Później jak się coś dzieje, to jak znalazł. A tutaj wiele razy już mnie zablokowało. Na tym parkingu właśnie. Że ja się teleportowałem i od razu cap, policja przy mnie stała. A wtedy to już nie ma znaczenia, czy ja odjadę, czy teleportuję się gdzie indziej, czy też wysiądę przy nich. Po prostu nie jestem w stanie się ruszyć, ani nie ma z nimi dialogu. Więc gra jakby jest zawieszona, tak? Na tyle, że nie idzie nic zrobić. Tak, Janit, nawóz, panie. Tylko ile pan tutaj... Aha, no troszkę wolniej chyba pobiegnę. 6 i ja bym czekiem zapłacił, proszę. My, słuchajcie, te kryjówki będziemy mogli wykorzystać oczywiście do rozlokowania skrytek Słowian. Z tego też się już robi całkiem niezły dochód. Więc im ich więcej, tym więcej kaski. Natomiast uwaga jest taka, i tutaj warunek, że one mogą być rozlokowywane w skrytkach wyłącznie na zachodzie. Od Zatoki Słowian, więc no, trochę tak mamy ten teren przyblokowany, ale to nic. Czekajcie, czy ja tędy? Czy tu idzie jakoś wleźć na górę tak bezproblemowo? Szukam jakiegoś sposobu. O, no dobrze, no się udało. Tylko, że tutaj mam te moje zabudowania, to ja mogę się ześlizgnąć tu. No dobrze, czyli to byśmy mieli, tak? I teraz jeżeli ja bym chciał postawić te skrzynki. O, to mogę. Zobaczcie, to mogę. Oczywiście chciałbym to zrobić w miarę równo. Teraz to tak fajnie skokowo można sobie tutaj ustawiać. I no sprawdźmy, bo na zielono się pali. A czy to zwiększy widoczność? Tak, zwiększa, proszę państwa. Więc ja proponuję tak na spokojnie. No bo mogę to wszędzie stawiać w sumie. Nawet tutaj. No chyba już nie mam. A, mam jeszcze. I tyle wystarczy. Także nieznacznie wzrosła ta widoczność. No trzeba uważać, trzeba uważać. Tutaj bardziej trzeba bazować na minimum niż maksimum, nie? Troszkę nawozu wpadło. Tworzy się tu amfa, tworzy się tu koka. Metę też możemy tworzyć.
Oczywiście ze stratą, pamiętajmy. No i za chwilę będzie można opium, tylko... A, jeszcze, kurde, felek. Te nasiona nieszczęsne. No to sprawdźmy. Nasiona maku. Nie jest ich zbyt wiele. I wytworzymy opium. To, że nie ma chemika, to czekajcie, to możemy to nadrobić, ale to też oczywiście zaraz zwiększy nam widoczność, nie? Kurczę, tak źle i tak niedobrze, no. Czy samo zatrudnienie chemika? Nie, samo zatrudnienie chemika nie zwiększa nam widoczności. Dobrze. O, w ten sposób będzie chyba lepiej. Dobra. Znaczy chemika, no to nie jest chemik, tylko to jest ten technik laboratoryjny, o. I tutaj będziemy mogli wytwarzać mleko makowe oraz opium, więc no niestety nie chcąc jakby ogarniać tego tematu z tą widocznością, bo już widzimy, jak bardzo się to zwiększyło, to musimy pozostać na tym, co tutaj mamy. Oczywiście mając te balie, możemy też wytwarzać sole amfetaminowe. Z tym, że będzie potrzebny jeszcze aceton, będzie potrzebny etanol. I to wszystko trzeba tutaj przytachać, nie? Więc tak to wygląda. No, ale mapka, powiem Państwu, bardzo, bardzo fajna, bardzo przydatna. I myślę, że warto z niej skorzystać. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was, trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa.